Heja. Dzień 11, nurkowanie numer 14. Jezioro Przerośl, miejscowość Kiepojcie. Maksymalna głębokość 28,5 metra podobno. Nurkowałem tu już kiedyś. W tym miejscu, co widać za mną przy... Tak, naprzeciwko pomostu, to tego, tej głębokości nie ma. Jest około 9 metrów. Natomiast tam, za pomostem, tam daleko, tam może jest 28 metrów. Nie gadamy, nurkujemy, bo jest 17:30. Późno, zaraz się ściemni. Jezioro Przerośl, miejscowość Kiepojcie, piękne jeziorko, tam o, wyszła już noc i to będzie duży problem, żeby z tą nurkowań zrobić, tak naprawdę 18 z minutami i ciemno, nie wiem jak to będzie w zimę, ale na razie się udaje. Jezioro Ołów. Ryn. Dzwonią dzwony. Piękne nurkowanie na ponad 20 metrów. Pierwszy raz tak głęboko sam zszedłem. 21,5, poręczówka szła dalej, głębiej, ale dość. Do 20 metrów sam. Może będę przekraczał, nie wiem. Limity to 40.
Ale dla bezpieczeństwa, dla Ani, dla siebie. Dzień 16, nurkowanie numer 16, jezioro Ryńskie. Tak wygląda. Piękne, ładne. Niedaleko jest port. Mam nadzieję na fajne nurkowanie. Muł jak nic, widać. O, tak o. Jezioro Ryńskie. I po paru minutach tego nurkowania, tak na wyjściu, żeby się nie nudzić, to mam ze sobą siatkę i robię takie jeszcze rzeczy. Tyle ludzi, wyobraźcie sobie, tyle ludzi potrafią zostawić we wodzie. Co ludzie zostawiają pod wodą? Sam w to nie wierzyłem. Naprawdę można się pokaleczyć. Dzień 17. Nurkowanie numer 17. I jeziorko też. Jezioro Tałtowisko. Tak wygląda fajnie. Czysta woda. Mam nadzieję, że nurkowanie będzie fajne. Słoneczko świeci. Dzień 17. Jezioro Tałty. Nurkowanie numer 17. No 18. Tak to wygląda. Piękniutko. Wielkie jezioro mazurskie. Czyściutka woda.